ABS Optyk. Świętuj z nami 70-lecie firmy i odbierz bon na kwotę 700 zł na okulary progresywne. Czas promocji od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 roku. Znajdujemy się w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 33A. Szczegóły w salonie. Zapraszamy. Centrum Ogrodnicze Agro Hurt Targowa 12 zaprasza na rodzinne warsztaty ogrodnicze już w najbliższą sobotę 16 czerwca w godzinach 10-15. W programie porady ogrodnicze, wspólne sadzenie kwiatów letnich i ziół, a także zabawy dla dzieci. Warsztaty poprowadzi autor książek i poradników ogrodniczych Witold Czuksanow, autor programu telewizyjnego Rok w Ogrodzie. Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnych warsztatów. Sobota, 16 czerwca, Centrum Ogrodnicze Agrohurt, Targowa 12. Dobry wieczór w poniedziałek, 11 czerwca. Cezary Adamski, zapraszam na pierwsze w tym tygodniu wydanie programu lokalnego. Zaczynamy oczywiście serwisem informacyjnym, a oto niektóre tematy na dziś. Jubileusz 90-lecia istnienia obchodził w sobotę najstarszy działający bank w naszym mieście, Bank Spółdzielczy. Klienci nas znają, mamy tutaj bardzo ładny budynek, to jest pierwsza siedziba własna w historii banku. Pokażemy też, jak bawili się zgierzanie na osiedlowych piknikach na Kuraku i Podleśnej. Przede wszystkim robimy to dla dzieci, tak? Bo dużo jest tutaj nas, którzy robią to, większość z nas robi tutaj właśnie to społecznie, tak? Dla dzieci, dobrze się bawimy, pogoda nam sprzyja. Mało kto dziś nie korzysta z usług banków. Na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wpływają nasze pensje czy emerytury, z konta korzystamy opłacając rachunki, a plastikowymi kartami, powoli wypierającymi tradycyjne banknoty, płacimy w sklepach. Dziś do wyboru mamy mnóstwo banków komercyjnych, ale warto przypomnieć, że w naszym mieście działa też nieco inny w założeniu Bank Spółdzielczy. I w dodatku jest najstarszym z obecnie funkcjonujących w Zgierzu. W tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia swojego istnienia. Bank Spółdzielczy w Zgierzu rozpoczął swoją działalność 1 marca 1928 roku. Tego dnia w sądzie w Łodzi zarejestrowano kasę Stefczyka, spółdzielnię z odpowiedzialnością udziałowców w Dąbrówce Wielkiej, obejmującą swoją działalność wsie Dąbrówka Wielka, Strumiany, Malice i Sowice. Po wojnie działalność kasy reaktywowano w 1946 roku pod nazwą Kasa Spółdzielcza. Jest tutaj od wielu lat, klienci nas znają, mamy tutaj bardzo ładny budynek, to jest pierwsza siedziba własna w historii banku, 20 lat temu oddany do użytku. No i myślę, że tutaj tak wróciliśmy w ten lokalny krajobraz, że nas tutaj wszyscy znają i liczę, że będą korzystali z naszych usług. Banki spółdzielcze, jak sama nazwa wskazuje, są spółdzielczymi, czyli podmiotami, w których każdy udziałowiec posiada jeden głos. Najistotniejsze decyzje są zatem podejmowane w sposób demokratyczny przez wszystkich udziałowców. To jest taki sam bank jak każdy inny, natomiast działa bardziej lokalnie. My działamy w Zgierzu i tutaj w okolicy. Świadczymy wszystkie usługi bankowe, tak jak banki komercyjne, tylko różnimy się tym, że mamy takie bliższe relacje z klientami. To są wieloletnie relacje, szczególne i to sobie szczególnie cenimy właśnie. Oczywiście mamy wyłącznie polski kapitał i oprócz tego, że zarabiamy pieniądze, tak jak każdy bank, to włączamy się też w inicjatywy lokalne różne, wspieramy finansowo. No i to te więzi właśnie buduje.
W sali widowiskowej Kolegium Nauczycielskiego wystąpili artyści z Teatru Muzycznego w Łodzi. Przygotowali oni muzyczny koktajl. Składał się on z piosenek z musicali, operetek. Były też światowe przeboje. Jak podkreślała prezes spółdzielczego banku w Zgierzu, na ten jubileusz składa się uczciwa i solidna praca wielu pokoleń, zaangażowanych ludzi oraz przestrzeganie w codziennej pracy wartości. Czerwiec to tradycyjnie czas pikników osiedlowych i przyszkolnych. A że w tym roku pogoda wybitnie dopisuje, dopisują na nich też mieszkańcy. Oczywiście poza dobrą zabawą dla dzieci i dorosłych oraz możliwością skorzystania z wielu towarzyszącym piknikom atrakcji, miejskie jednostki pomocnicze w ten sposób realizują jeden ze swoich podstawowych celów, czyli integrację lokalnych społeczności. Tym razem z naszą kamerą uczestniczyliśmy w dwóch takich piknikach zorganizowanych przez Radę Osiedla Kurak i Radę Osiedla Podleśna. Była to doskonała okazja do spędzenia czasu w rodzinnym gronie i skorzystania z przygotowanych przez organizatorów atrakcji. Były pokazy taneczne oraz występy wokalne. Najmłodsi bawili się pod opieką animatorów. Bardzo wiele atrakcji. Tańce, właśnie tańczy dla nas Latino Fitness Dance ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu. Będą również zespoły taneczne ze Spółdzielczego Domu Kultury SEM. Również grupa z Centrum Kultury Dziecka. Pokaz zumby i konkursy, tańce i wiele, wiele nagród dzięki naszym sponsorom. Jest coraz liczniejsza grupa. Co piknik mamy coraz więcej tych sponsorów i coraz więcej nagród. W tak zwanym międzyczasie podczas trwania pikniku dzieci zbierały stempelki za udział w zabawach i konkursach. Ci, którzy zgromadzili ich najwięcej, mogli liczyć na atrakcyjne nagrody. Ile tych stempelków masz? 4. I co za te stempelki będzie można wygrać? Festyn połączony był z Loterią Fantową. Organizatorem zabawy było Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu. Do stoiska ustawiała się spora kolejka. Każdy, kto chciał, mógł wylosować sobie niespodziankę. Niestety się nie udało, ale mimo wszystko jestem zadowolony, bo to idzie na cele charytatywne, więc dzieciaki też mają świetną zabawę. Mimo tego, że nie jestem tutejszy, to miło spędzam czas. Na głodnych czekały kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem czy słodycze. Ci, którzy szukali mniej kalorycznych przekąsek, udawali się do stoiska Naturhaus. Tam też można było uzyskać wszelkich porad dotyczących odżywiania. Udzielam ogólnych porad odnośnie zdrowego odżywiania, tego jak powinniśmy jeść, o regularności, o tym jak ważne jest picie wody, o tym jak wybierać dane potrawy, jak je komponować, tak? No i jak zamieniać też coś, co jest mniej zdrowe, na to, co jest bardziej zdrowe. Kolejki chętnych, roześmianych i podekscytowanych dzieci chcących wziąć udział w zabawach przygotowanych przez Radę Osiedla najlepiej świadczyły o potrzebie organizowania takich imprez. Słyszały się głosy, że pikniki, szczególnie dla najmłodszych, powinny odbywać się wiele razy w roku. I oczywiście jak co roku będziemy mieć piknik na koniec też lata, w sierpniu. Tak, więc zapraszam na stronę Facebooka na jednostki pomocniczej Rady Osiedla Kurak. I tam mamy zawsze informacje o piknikach i jeszcze również mamy środy na sportowo w sierpniu. Członkowie Rady Osiedla przez cały czas pełnili dyżury w namiocie, rozmawiali z mieszkańcami, zapisywali uwagi dotyczące problemów osiedla i rozdawali słodycze oraz napoje. To był kolejny piknik rodzinny w naszym mieście. Teren boiska przy ulicy Dolnej zamienił się w miejsce pełne różnorodnych atrakcji przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Najmłodsi hasali po dmuchańcach, malowali sobie twarze oraz zajadali się watą cukrową. Mamy konsultacje kosmetyczne Mary Kay, mamy kardiologów, mamy wojsko, pomoc medyczną, mamy straż pożarną, policję, straż miejską, znakowanie rowerów. No tutaj mamy też motory, mamy tutaj też służby medyczne, które nam pokazują jak reanimować, jak się zachowywać w trudnych sytuacjach. Mamy mnóstwo konkursów i teraz będą zawody w trambambule. Wielkim zainteresowaniem cieszył się turniej w trambambule, a także strzelanie z łuku. Zaciągi nie ma problemów, a celowanie są bardzo spore, bo nie ma celownika i trzeba stać się na intuicję.
A tobie jak idzie w ogóle? Jak poszło? Strzelałeś już? Tak, strzelałem. Dobrze mi szło. Podczas sobotniego pikniku, jak i dla mieszkańców Zgierza przygotowała Rada Osiedla Podleśna, dużą popularnością cieszyły się otwarte mistrzostwa w rzucie podkową. Wystarczy się lekko nachylić i lekko rzucić. Ciężka podkowa? No tak średnio. Ile ci się udało rzucić? W pierwszej serii 6, a w drugiej 8. Radni Rady Osiedla pracowali też przy grillu pełnym kiełbasek. Obok było stoisko z hamburgerami. Była też możliwość skosztowania grochówki z kuchni polowej. I to na nią większość Zgierzan właśnie czekało. Pierwszy raz przyjechałem na zupę grochową, ponieważ żona mi obiadu nie ugotowała dzisiaj. W czasie trwania pikniku mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z pracą policjanta, strażaka oraz wojskowego ratownictwa medycznego. Ratownicy uczyli, jak udzielać pierwszej pomocy. I wtedy, jak mamy widzimy, że mamy całe drogi podrachnione, to możemy sobie zrobić tutaj konikotomię, tak? Czyli wkuwamy sobie igłą krtań, przykuwamy sobie i w ten sposób pacjent sobie tutaj może oddychać, tak? Ale czyli proszę mi powiedzieć, gdziekolwiek się to wbije, bo na przykład u mnie zrobi się krzywdy, no jak ja bym nie wiedziała, w którym miejscu. Tu mamy takie jabłuszko, tak? Po tym jabłuszku sobie... Ale to tylko mężczyźni mają. Dół. I tutaj pierwsza przestrzeń, tak? Wbijamy sobie tutaj. Przy okazji zorganizowanej imprezy Rada Osiedla promowała swój projekt obywatelski, który zakłada modernizację tego terenu. Oczywiście promujemy nasz projekt numer 30 budżetu obywatelskiego na to boisko. Tutaj, będzie było jeszcze fajnie. Boisko tutaj. Do koszykówki, będzie monitoring, oświetlenie, ławeczki, żeby można było usiąść przychodząc z dziećmi. W piątek organizatorom dopisało wszystko. Na piknik przyszło wielu Zgierzan, na niebie świeciło piękne słońce, a przez cały czas zabawa była przednia. Wypada mieć nadzieję, że podobnie będzie także podczas kolejnych pikników. Schronisko i hotel dla zwierząt Jasionka zorganizowało festyn, który, choć z okazji Dnia Dziecka, miał przede wszystkim na celu edukację w zakresie dbania o zwierzęta, zwrócenie uwagi na schronisko oraz faktyczną pomoc poprzez zbiórkę potrzebnych rzeczy. Dzieci ze zgierskich podstawówek miały więc dobrą zabawę, także poprzez możliwość wyjścia na spacer z wybranym czworonogiem. Z okazji Dnia Dziecka na terenie schroniska w Jasionce przedstawicielka łódzkiego Związku Opieki nad Zwierzętami przeprowadziła szkolenie dla dzieci. Opowiadała o bezdomności, jak pomagać takim zwierzętom, jak reagować na takie sytuacje, gdy psy czy koty błąkają się po ulicach. Uważacie, że takie schroniska są potrzebne? Są bardzo, no bo są też przybłędy, więc... Muszą gdzieś się schować. Mówiła, że zwierzęta to nie rzeczy są. Trzeba dużo opieki i odpowiedzialności. Żeby takie koty nie były bezdomne i żeby każdy mógł przygarnąć takiego pieska lub kota. Ja tak ciebie zapytam, czy do każdego psa i kota możemy dojść i go pozgłaskać? Nie. A na co trzeba uważać? No bo może ugryźć. Tu schronienie znajdują bezpańskie psy oraz koty, porzucone, a także zagubione. Zwierzęta mogą same zdecydować, gdzie chcą przebywać, w pomieszczeniu czy na świeżym powietrzu. Schronisko dysponuje 70 boksami wewnętrznymi z indywidualnymi wybiegami oraz 2 boksami zewnętrznymi przeznaczonymi dla psów w typie raz dużych. Kociarnia to duża przestrzeń w pomieszczeniu i na wybiegu zewnętrznym, pełna drapaków, wygodnych legowisk i zabawek. Na pewno jako organizacja mamy duże doświadczenie w kontrolowaniu takich jednostek jak schroniska dla zwierząt. Odwiedzamy je dosyć często na terenie całego województwa. Schronisko, w którym się mieścimy, spełnia wszelkie wymagania weterynaryjne. Nastawione jest na najważniejszy cel, czyli na poszukiwanie nowych domów dla zwierząt, czyli adopcję. I to jest taki cel, który powinien łączyć wszelkie jednostki i takie legalnie działające schronisko jak tutaj w Jasionce. Zanim placówka powstała, mieszkańcy mieli wiele obaw i byli przeciwni uruchomieniu schroniska w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów. Zapytaliśmy właściciela o tę sprawę. Żadnych protestów, panie redaktorze, no i chciałem powiedzieć, chyba mieszkańcy są zadowoleni. Po prostu nie rozmawiali mieszkańcy ze mną jako z inwestorem, tylko szła to plota pantoflowa. Zorganizowane wydarzenie miało na celu zwrócenie większej uwagi na los bezpańskich zwierząt u dzieci i u rodziców oraz zwiększenie ilości adopcji w schronisku.
przedostatnim meczu sezonu MKP Boruta zremisował u siebie 2-2 ze Zjednoczonymi Stryków. Niecodzienne natomiast w tym spotkaniu było to, że wszystkie te bramki zdobyli Zgierzanie. Podział punktów wydaje się najbardziej sprawiedliwy dla obu drużyn. Czas na porcję informacji sportowych. W 33. kolejce 4. Ligi Grupy Łódzkiej piłkarze Boruty Zgierz, Ciemne Stroje, gościli na boisku przy Wschodniej zespół lokalnego rywala ze Strykowa. Piłkarzy Zjednoczonych jesienią w Strykowie. Boruta wygrał 2-1. Pierwsza połowa zdecydowanie należała do piłkarzy gości. Grali oni na pewno szybciej i bardziej zdecydowanie. Grając lepiej pozwolili Borucie zdobyć dla siebie dwie bramki. W 10 minucie golem samobójczym popisał się Patryk Redkowski. W 39 minucie wyczyn Redkowskiego kopiuje Dominik Kowalski i goście prowadzą 2-0. Tuż przed przerwą kontaktową bramkę, tym razem dla Boruty, zdobywa Marcin Pękała. Początek drugiej połowy tym razem należy do Boruty. Atakują rywali śmielej i szybciej. Przejmują kontrolę nad wydarzeniami na boisku. W 65. minuta gry należy do Filipa Markowskiego, który zdobywa swoją pierwszą czwartoligową bramkę i doprowadza do remisu 2-2. Końcówka spotkania jest już wyrównana, wydaje się, że obie drużyny zadowolone są z podziału punktów. Trójka sędziowska ze Skierniewic, tym razem jednogłośnie jako najlepszego w tym meczu zawodnika Boruty, wskazuje Krystiana Ślęzaka. Brawo, Krystian. Na ostatni mecz w tym sezonie, w sobotę 16 czerwca, Boruta pojedzie do Buczka, do tamtejszego zespołu Orkana. Trenerem Orkana jest były trener Boruty Tomasz Kmiecik. Wszystko wskazuje, że mecz ten będzie miał dla kilku zawodników Boruty dodatkowy smaczek. Powodzenia, panowie! Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato, mówi ludowe przysłowie. Małgorzaty świętowały co prawda wczoraj, ale lato w pogodzie w tym roku mamy, można śmiało powiedzieć, już od końca kwietnia. Taka właśnie aura, choć nieco mniej upalna, ma nam towarzyszyć w kolejnych dniach. Do piątku według synoptyków będzie trochę chłodniej, ale nie zimno. Jutro temperatura maksymalna w cieniu wyniesie 22, w środę 23, a w czwartek 25 stopni Celsjusza. Będzie sporo chmur, ale nie powinno zabraknąć przejaśnień. Nie powinno też padać. Noce będą coraz cieplejsze, od 13 stopni dziś do 17 ze środy na czwartek. Ciśnienie powoli rośnie i w czwartek wyniesie 1012 hektopaskali.
Na koniec mamy dobrą wiadomość dla miłośników sportu, szczególnie teraz przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Kanał TVP Sport w naszej sieci kablowej jest już dostępny także w pakiecie socjalnym. Parametry odbioru znajdą Państwo na planszy tuż po wydarzeniach oraz na kanale Infotekst. I jeszcze jeden komunikat dotyczący członków naszego stowarzyszenia. We wtorek 19 czerwca bieżącego roku o godzinie 16:45 w budynku dawnego gimnazjum nr 3, a obecnie szkoły podstawowej nr 8 przy ulicy Leśmiana 1 w Zgierzu odbędzie się zebranie delegatów Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum. Zebranie ważne, bo między innymi na nim właśnie będą wybierane na 5-letnią kadencję nowe władze stowarzyszenia. Poza delegatami w spotkaniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie, a zatem zapraszamy. To były wydarzenia Telewizji Centrum w poniedziałek. Zostańcie Państwo z nami, bo już za chwilę Zgierski Magazyn Sportowy przygotowany przez Rafała Woźniaka. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Miłego wieczoru życzę. Do zobaczenia w środę w kablu o 18:30 i nieco później w internecie. Pozdrawiam. Thank you.
Jesteśmy firmą, która w tym roku obchodzi 70-lecie istnienia. Jest to nasze wielkie święto. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Firma działa od 1 czerwca 1948 roku. Nieprzerwanie jesteśmy najstarszym zakładem optycznym działającym na terenie województwa łódzkiego, jednym z najstarszych w Polsce. Od około 30 lat działamy również na terenie Zgierza. Staramy się włączać tutaj w życie społeczności lokalnej. Od wielu lat prowadzimy badania przesiewowe dzieci w ramach takiego programu Ratujmy Wzrok Dzieciom, którego byliśmy inicjatorem. I udało nam się zachęcić tutaj Urząd Miasta w Zgierzu do prowadzenia tych badań z, mamy nadzieję, jak najlepszym efektem dla dzieci i dla uczniów zgierskich. Tutaj mamy takie tradycje, ponieważ już dziadek mój, który był założycielem firmy, współpracował ze szpitalem dziecięcym imienia Korczaka, także staramy się to kontynuować. No tutaj mówimy o dzieciach, ale ten rok to też walka z prezbiopią. Co to jest za choroba? Prezbiopia w zasadzie nie jest chorobą, jest naturalnym procesem fizjologicznym związanym ze starzeniem oka. Polega na stopniowym pogarszaniu się widzenia z bliska. Jest to związane z tym, iż nasze oko przystosowane jest do patrzenia na odległość, wtedy pracuje bez wysiłku. Patrząc z bliska wykonuje pracę, mięśnie kurczą się, zmienia się kształt soczewki i wtedy możemy wyraźnie patrzeć z bliska, widzieć z bliska. Natomiast z wiekiem te mechanizmy stopniowo ulegają wyczerpaniu, stąd około 40 roku życia zaczynają się pojawiać pierwsze problemy z widzeniem z bliska, które stopniowo narastają. I co ważne, nie zawsze objawia się to od razu jako zamazanie widzenia. Często pojawiają się dolegliwości mniej specyficzne, bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie oczu, zaczerwienienie. To są takie objawy, które już mogą nam nasunąć na myśl, że coś się dzieje, że może wymagamy tutaj jakichś badań okulistycznych, jakiejś formy korekcji. Przede wszystkim przeprowadzamy profesjonalne, pełne badania okulistyczne i zajmujemy się doborem korekcji okularowych, korekcji soczewkowej, bo tutaj chciałam też zaznaczyć, że korygować prezbiopię, czyli te problemy z bliżą, możemy nie tylko za pomocą okularów, ale również soczewek kontaktowych. Istnieje nieuzasadnione przekonanie, że okulary progresywne muszą mieć koniecznie duże oprawy, natomiast to mija się tak naprawdę z prawdą, ponieważ w rzeczywistości personalizacja w doborze opraw okularowych i zaawansowane technologie powodują, że tak naprawdę do niemal każdej oprawy możemy zgodnie z wymaganiami pacjenta dobrać odpowiednią oprawę. Jeżeli Państwo okulary zostają wyposażone w soczewki progresywne, należy poprosić optyka o pomoc w dopasowaniu odpowiedniej oprawy do konstrukcji danej soczewki progresywnej. Biorąc pod uwagę fakt, że dolna część soczewki progresywnej ma strefę do bliży, każda z takich soczewek ma odpowiedni dobór wysokości, jeżeli chodzi o dopasowanie. Dlatego dzięki profesjonalnej obsłudze w salonie optycznym mamy pewność, że zostanie dobrze dopasowana oprawa wraz z konstrukcją soczewki progresywnej. Dzięki nowoczesnym technologiom najlepszym rozwiązaniem są soczewki progresywne, tak? W których mamy komfort widzenia do dali, bliżej, ale również do odległości pośrednich. Takie szkła progresywne jak Varilux to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie soczewek okularowych dostępnych na rynku. Okulary jednoogniskowe zapewniają wyraźne widzenie tylko na jedną odległość. Jeżeli mówimy o osobach bezpiopijnych, one mają problem z wyraźnym widzieniem w bliskich odległościach. Dlatego koniecznie wymagają jednej, dwóch bądź nawet trzech par okularów, jeżeli również korzystają z odległości pośrednich przy pracy przy komputerze. Dlatego szkła progresywne to idealne połączenie tych wszystkich okularów. Jedna para tutaj zapewnia widzenie na wszystkie odległości i przejście między tymi strefami tak naprawdę na różne odległości jest płynne i fizjologiczne. Dlatego szkła progresywne zapewniają nam komfort przy użytkowaniu, estetyczny wygląd i brak ciągłej konieczności zmieniania okularów.
Konstrukcje aktualnie soczewek progresywnych mogą tutaj niwelować, jeżeli chodzi o krótkowzroczność, dalekowzroczność czy astygmatyzm. Stosowane tego typu soczewki zaleca się już w początkowych fazach presbiopii. I co ważne, należy tutaj obalić również mit, że wady wzroku inne niż presbiopia ograniczają tutaj możliwości noszenia szkieł progresywnych. Ceny tych okularów progresywnych zaczynają się od kilkuset złotych, natomiast trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważne aspekty, jak wada refrakcji pacjenta, tak? Tutaj rodzaj wybranych szkieł, rodzaj konstrukcji, a także wybranej oprawy. Pamiętajmy jednak, że korzystając z okularów progresywnych, jedna para okularów zastępuje nam dwie, a nawet trzy pary, co po dokładnej kalkulacji zawsze rekompensuje poniesiony wydatek, patrząc w skali 2-3 lat. Dlatego serdecznie zapraszamy na 70-lecie salonu ABS, gdzie czeka na Państwa cała gama soczewek progresywnych Varilux cenach. Oprócz wieloletniego doświadczenia, jakie mamy, na pewno atutem naszej firmy jest kompleksowość usług, które świadczymy. Od badań lekarskich poprzez realizację okularów. Jako jedni z nielicznych zakładów w województwie mamy swój własny zakład optyczny. Nie działamy tak jak większość obecnych na rynku zakładów optycznych, które przyjmują pracę i wysyłają je dalej. My wszystko wykonujemy sami. Sami czuwamy nad wyborem opraw od producentów, dobieramy okulary i sami je potem wykonujemy, także w razie jakiejś wątpliwości, problemów zawsze służymy pacjentom dalszą pomocą i serwisem gwarancyjnym. Jak poznaliśmy kadrę 23-osobową. Dla Pana są jakieś zaskoczenia, jeśli chodzi o ten skład? Uważam, że trener oglądał tych zawodników podczas eliminacji. Myślę, że wie, którego zawodnika na co stać, także myślę, że wybrał kadrę, która powalczy na Mistrzostwach Świata w Rosji i po prostu godnie nas będą prezentować jako Polaków. Tutaj pojawiają się głosy, szczególnie w jakichś forach internetowych, że po co na przykład Sławomir Peszko dać szansę młodym? Ja powiem tak, ja z tymi młodymi to będę mnie przesadzał. Wystarczy, że jest Bednarek, jest Kownacki. Młodzi pokazali w tamtym roku podczas Mistrzostw Europy, co potrafią. I na razie niech oni się tak może uczą, może tam akurat ta Liga Narodów też będzie dla nich dobrym sprawdzianem. A mówię, po co Peszko? No Peszko był wcześniej na Mistrzostwach Europy. Był cały czas tą reprezentacją. Myślę, że jest potrzebny. No, pan trener Nawałka był kiedyś zawodnikiem, teraz jest trenerem, był trenerem klubowym. I myślę, że na pewno zdaje sobie sprawę, jak ten zawodnik może wpłynąć pozytywnie na cały zespół. Myśli pan, że jednak trójką obrońców będziemy grać? Myślę, że przy tym, co spotkało Glika, no, nie ma co ukrywać, że taka postać dość znaczna w obronie dla reprezentacji. No nie tylko, no, pokazał się też w Lidze Mistrzów, pokazał się w Lidze Francuskiej. Także myślę, że to będzie troszkę strata dla polskiej defensywy, ale mam nadzieję, że była możliwość, że grał Piszczek w obronie, grał Błaszczykowski i myślę, że ten Nawałka ma na pewno jakiś wariant na to, żeby to po prostu dobrze funkcjonowało. No, myślę, że to są zawodnicy, którzy, tak jak powiedziałem, Piszczek z Błaszczykowskim, którzy są ograni w reprezentacji, są ograni w meczach międzynarodowych, klubowych, w Lidze Mistrzów, także myślę, że dadzą sobie radę. Jeszcze tak zapytam, myśli pan, że kontuzja Glika to nieodpowiedzialność na treningu w siatkonogę robić przewrotki, czy to po prostu jakiś pech, nieszczęście? Myślę, że bardziej to chyba w ramach nieszczęścia, bo na pewno na treningu, czy w Monako, czy gdzieś wcześniej też na pewno robił takie rzeczy. No to jest kwestia w pewnym momencie upadku, braku asekuracji, no i niestety no, stało się jak się stało. Wiadomo, no, nie tylko u nas pech nas dopada, bo przed Mistrzostwami Europy czy przed Mistrzostwami Świata też się zdarzają kontuzje i to gwiazdom no, mega, które po prostu potem nie mogą jechać na taki ważny turniej.
myślę, że sam żarbuję, ale mówię, no to jest piłka nożna, to jest gra przypadku i myślę, że akurat w tym momencie to taki przypadek po prostu, no zła może trochę asekuracja, no jednak wykonanie takiego, takiego stałego fragmentu gry w siatkę, no na pewno wymaga też dobrych kwestii gimnastycznych, także, no ale mówię, bądźmy dobrej myśli, myślę, że szybko dojdzie do siebie, no i jeszcze się przyda na pewno. Liczy pan na awans z grupy w ogóle? Po wczorajszym meczu to będzie trudno, widzę. Trudno. Wybiegani są chyba, nie? Nie wiem, bo przeciwnicy. Trenowani. Nie mają siły w drugiej połowie, przecież nie mieli siły, śledzą, czy niektórzy zipią. Uważa pan, że osłabienie, jak Glika nie ma, to będzie trochę słabo? No, myślę, że tak. No, ale co, może będzie dobrze. Ale on ma wrócić przecież. Tak? No, coś było, że on już wraca do tego, że zapłacił chyba tam grube pieniądze za operację. To ramię podnosi, tak, nie? Tak, tak. Nie, no damy radę, kto tam jeszcze jest, Pazdan, ktoś tam jeszcze, nie? Ale trzema obrońcami chyba wyjdziemy, nie? Gdzie, no trzema? Czterema. Wariowałeś. Co, ze włoską ligę chcesz u nas robić? No, powiedzmy, że wyjdziemy. Nie, wie, nie, że, nie wierzy pan? No, raczej tak. Bez tego Glika to będzie ciężko. No. Ostatni sparing pan oglądał? Tak, tak oglądałem, ale końcówkę. Drugą połowę. Na pewno tak. Dlaczego pan tak uważa? Dlatego, że jest bardzo silna drużyna. Na każdej pozycji? Na każdej pozycji. To jest złota drużyna. Nie brakuje panu trochę młodych, że tak oni zostali jednak w sumie? Tu decydujące słowo ma trener, doświadczony człowiek, który był zawodnikiem, a teraz jest trenerem i ja widzę jego jako dobrego trenera. Myśli pan, że Glik jednak wróci, zagra? Na pewno tak. Czyli to, ten bark może wyleczy? No więc jeszcze jest 2 tygodnie czasu, także bądźmy dobrej myśli. Rozumiem, że już ma pan terminarz znany wszystkich swoich. Tak jest. W gazecie był dzisiaj i mam go i będę oglądał wszystkie mecze. Interesuje i wyjdziemy jeszcze dalej. Tak? Dojdziemy. Czyli tak. Gdzie dojdziemy? Do ćwierćfinału. Ważnie? No tak ja myślę, takie jest moje zdanie. Panu chyba się najbardziej ta bramka ostatnio spodobała Lewandowskiego. Oglądał pan sparing? No, oglądałem i ta mi się podobała, tylko nie podobały mi się te stracone. Zawsze mamy, ale czy wyjdziemy, to zobaczymy. Ostatnie euro? Całkiem, całkiem? Całkiem, całkiem. No jedynie co Baszczykowski wtedy, co tego gola nie strzeli, no bo tak to byśmy mogli, jak to mówią, o tym mistrzostwo zagrać. No ale, jak to mówią, lepszy, zawsze nie ma tak, jak to mówią, szczęścia, no zawsze, no. Myśli pan, że mamy mocniejszą grupę niż jeszcze w euro? Ja myślę, grupa na pewno jest dość taka egzotyczna, bo mamy zespół z Azji, mamy zespół z Afryki, z Ameryki Południowej. Wszyscy mówią, że Kolumbia, że Senegal. Ja myślę, że akurat takie mistrzostwa świata dla zespołu właśnie z Ameryki Południowej i z Afryki to jest takie okno wystawowe. Oni się chcą promować. Myślę, że Senegal będzie po prostu ma tego manę, no i bądźmy szczerzy, potem można na palcach jednej ręki policzyć zawodników, którzy grają w czołowych klubach. Nie ma co ukrywać, że porównując z naszą reprezentacją, gdzie gra Lewandowski, Piszczek, załóżmy Milik z Zielińskim, no grają w czołowych klubach w swoich ligach i myślę, że to takie będzie ze strony tego zespołu z Afryki i z Ameryki Południowej będzie takie okno wystawowe i myślę, że oni troszeczkę zgubią taktykę, bo co innego się gra w klubie, a co innego w reprezentacji. W klubie, wiadomo, jest obłożony jakimiś ramami taktycznymi. Tam trener może wymienić na częstokroć na zawodnika, który jest na tym samym poziomie. Tutaj w reprezentacji przyjeżdża gwiazda, taki Mané i on będzie pewnie większość akcji kończył sam, także myślę, że chłopaki akurat z reprezentacji poradzą sobie z nim. No. Tak kilka dobrych lat temu dla nas celem głównym było wyjście w ogóle z grupy, a teraz musimy chyba podnieść trochę poprzeczkę. Znaczy ja myślę, że cieszmy się każdą taką małą wygraną. Czyli dla nas będzie wygrana na pewno wyjście z grupy. Na pewno każdy mecz w Mistrzostwach Świata wygrany też będzie dla nas dużym osiągnięciem. Wyjście z grupy, no pewnie, że także by było takim, można powiedzieć, minimum. Każdy, wiadomo, w miarę jedzenia po Mistrzostwach Europy chciałby, żeby Polska jak najwyżej awansowała. Ja myślę, że wszystko jest otwarte. No. Po wyjściu z grupy już praktycznie nie mamy takich hegemonów jak kiedyś, że Brazylia,
czy Niemcy wszyscy wygrywali. No widać po ostatnim sparingu. Brazylia, mówię, Niemcy od iluś, nie wiem, 26 lat nie mogli wygrać z Austrią, nagle przegrali teraz przed mistrzostwami świata. Także mówię, w piłce nożnej wszystko się może zdarzyć i no i trzeba trzymać kciuki za Polaków. No jesteśmy, ja jestem patriotą i ja będę do końca trzymał kciuki, także